Dzień dobry, tutaj Kefmif, a to jest Scrap Mechanic, a ze mną dzisiaj jest Bugt. Dzień dobry. Tak, Bugt ostatnio zrobił świetne rzeczy. Otworzył w Scrap Mechaniku w sposób rewelacyjny kolejne pojazdy PKP. Powiedz, co tutaj mamy? No, mamy na pewno Orodzynka, no niestety jeszcze bez Zeza i posiada jeszcze starszy typ pantografu. O, proszę bardzo, Piękne. podnoszą się, działają, Piękna dziewiątka. Można ruszyć, można dać RP1. O, proszę bardzo. No, natomiast wagony, no starałem się jak najbardziej je odzorować, no niestety troszkę logo jest za duże, ale to już nie moja wina. Może zacznijmy od pierwszej klasy, co? O, dobra. Pokaż toaletę. Toalety sobie pewnie można wejść tak samo. W 100%, jest nawet papier. Jaki welek, papier, zlewik. No. O, okno takie trochę słabo, to jest lustro, mam rozumieć, tak? Tak. Lustro. Nie, to nie jest lustro, ale to jest okno. Tylko, że żeby nie było widać od zewnątrz. Okej. Tu mamy w przedziale, no przedziały są tak jak przedziały, można usiąść i jak w TL-kach. Jest są stoliczki, kosz jest i można zapalić światło. No, no to jak w prawdziwym nawet takie lampy są. Jeszcze możemy zaraz przejść do pierwszej klasy. No jakby się tutaj po prostu to sama i ta sama toaleta jest. No tutaj już się peron skończył, ale da się wyjść. O, rzeczywiście trochę się. Jest miejsce na te tablice relacyjne oraz numer wagonu. Postaram się nawet takimi szczegółami. No już w pierwszej klasie mamy podobnie, ale już podobnie mamy kibelek, ale już inaczej z przedziałami jest. Przedziały już są bardziej bogate. Widać zagłówki, półeczki. No już nie tak jak w TL-kach starszych. No a tam ja też mam wersję jeszcze ze starszymi TL-kami, więc nie ma problemu. Mogę pokazać. Więc te stare kremowe malowania też dostępne są. Mogę pokazać na przykład stary drugiej klasy. O, proszę bardzo. Jest o, piękny. Tylko się po prostu zmienia malowanie i ten. Ale jeszcze widać. Można też do niego wyjść. O, oj, oj, krzywo. Krzywo. Ustawił. Ale też widać szczegóły takie pojedyncze, co odróżniają go od tych nowszych. No tak, no postarałem się z nimi jak oj, najbardziej. Oj, tutaj drzwi trochę zahaczają. Drzwi trochę zahaczają, ale to już. O, przede wszystkim. Tak samo jest, tylko że inne kolory siedzeń. Tak, czerwone są takie jak w tych starych. To brakuje, żeby były drewniane te, drewniane. Tak, no ale już ściany. Nie było takiego, żeby można by było. Z tej strony wyjdę. Schodki są, tak kulturalnie można zejść. Nawet są przewody hamulcowe i przewody od ogrzewania, wszystko jest zrobione. Więc też można jeszcze zobaczyć wagony typu Vars. Jeszcze mogę pokazać. Może dzisiaj, co dzisiaj zrobiłem te najnowsze. O, proszę bardzo. Widać od razu czerwone, to widać, że wagon tak, restauracyjny. Widać, że to jest Vars. Oj, oj. No może postawmy na treny, żeby już się nie bawić w te wstawianie. Okej, okay, tu i tak są schodki, to można wejść bez problemu. No. A jak ten Vars no, ale to jest, są miejsce dla tych, schowek jest. Miejsce dla personelu jest jeszcze. Tutaj. Ale to stale to akurat, ale jeszcze chyba jest dalej miejsce dla personelu. Tu jest miejsce dla personelu, w tym, gdzie są miejsca leżące, a... Tutaj schowek. A tu jest schowek. Piżarnia. Dużo miejsca jest. Mamy. Można coś zamówić sobie, zjeść. Policzki, bufet. Tak, możesz na przykład zamówić kremówkę. No. Lodówka się otwiera, czy co to jest? Światełko. To jest światełko. Kremówki, można zjeść. O, to są kremówki, wow. Możesz E nacisnąć na niej i zobaczyć, co się stanie. No, takie easter eggi. No Niko dodał ostatnio. No już tutaj troszkę mniej szczegółów jest, ale no. Jeszcze nie dokończony. No dokończony jest, ale troszkę mam mniej szczegółów, bo no, oryginalnie. Jeszcze mam te starsze malowania, ale niczym się prawie nie różni od tego. Dalej mamy jeszcze kuszetkę.
O, proszę bardzo, jeszcze tylko niestety nie dokończono, bo nie ma na górze tych takich napisów. Ale już też czymś się różni, żeby nie było, że każdy wagon jest taki sam. Można zobaczyć, że można leżeć. Więc też się postarałem z takimi szczegółami. No i też staro malowanie to takie kremowo-niebieskie. Jak na razie to tylko tyle. Tylko tyle, no. Tak więc. No co jeszcze można pokazać? No, bit Niko był, więc trochę No. się rzeczy dodało. U mnie tego nie było jeszcze, widać, ja tu pokażę, co zostało dodane. Na przykład zostało dodane. Tutaj mamy już takie prawdziwe reflektory lokomotywowe, pociągowe. Tak, to jest akurat już nie mod Niko, ale pewne, z jednego pewnych mojego Tak, kolegi. tak. Działa wszystkie sygnały typu czerwone i ten można No, zobaczyć. mamy te Działa. oczywiście nowe emblematy typu Kepa Tak Intercity, samo. druga klasa. Akurat chyba. Można też coś takiego zrobić co ja. To znaczy. Już pokazuję. O, jeszcze właśnie mogę pokazać inne malowanie No i dziewiątki. wywalnąłeś mnie, przygniotłeś Już, mnie. już. O, nowe, takie troszkę nowsze malowanie, już troszkę po modernizacji, ale jednak jeszcze niepełnej. Czyli ma nowe pantografy i no i trochę inne malowanie. No i czy ja wespnę się na ten peron? No. Jeszcze brakuje, żeby zrobić mu takie w pełni Intercity, żeby miał tutaj, nie Tak. No wiem, te ale to trochę gradienty. jakby też ograniczone, bo nie mają na przykład innych reflektorów. Nie próbowałem zrobić, ale się nie udało. Takie te, bo Protezy takie, coś o coś w tym stylu. Chińczyki. No. No, sporo się pozmieniało od ostatnich, no, czasów. O, jeszcze mogę pokazać wagon rowerowy, troszkę starszy. Z miejscami rowerowymi. jak tu się No, otwiera drzwi? też. A tego, tych środkowych nie otwierali, nie, bo można wejść tutaj. I można zobaczyć. To bardzo miejsce na rowery. Są przydziały pojedyncze. Można sen. Próbowałem coś zrobić z otwieralnymi, ale już się nie chciałem bawić w półbloki. Bo to są te też półbloki, jakby trzeba zauważyć. Żeby się zgadzało z długością. Więc też się postarałem z takimi rzeczami. Ja Nie zawsze wszystko chciałem też wejść do można. wnętrza tutaj, do wnętrza dziewiątki, pokazać O, też kabinę. można właśnie. Tam Tu można kabinę z też obu można. kabin sterować, można z obu sterować. Tak, No, można. jak to idzie? Można też pokazać przedział maszynowy. Do przodu. Jak się Do zadaje tyłu. moc? Ten. To jest tak, nie do zadawania mocy. To jest nastawnik, to znaczy chyba do przodu, a ten drugi to jest do tyłu. Nie pamiętam z pamięci już, ale jakoś to było. Na pewno ten czwórka to jest chyba do przodu, żeby w ogóle uruchomić. A piątka to jest chyba zmiana kierunku, a te takie wajchy to pantografy. Tylko No i to pantografy były z innej kabiny, otwieramy włączone wtedy. pantografy. O. Ale jak ja No chcę to, a ruszyć, to więc co mam tak. zrobić? Nachwyt musisz poczekaj, masz jakby 1 i 2 to są RP1, 3 to jest reset mocy, 4 to jest jakby uruchomienie A, elektroniki. W po prostu kliknąć, dobra. W, tak. I 5 to jest zmiana kierunka, 6 i 7 po to pantografy. Muszą być podniesione pantografy, żeby jakby działało w ogóle coś. I można tu jest ten, tak, do 200 się rozpędzisz, ale nie radzę. Do 40 Oświetlenie dajmy. trzeba z kabiny od zasobu jest. Dobra, zrobimy na 40. Ach, na toru nam nie wystarczy, dobra, to trzeba będzie zatrzymać go. Jak Trójkę hamować? naciśnij to cię. On nie ma hamulców. Okej, okay, czyli Jakby. jak teraz chcę zmienić kierunek, to klikam piątkę i. Piątkę. No, musisz mieć czwórkę odpaloną, piątkę i W. Okej. Okay. Naciskasz. Nawet się postarałem z wózkami ładnie, żeby wyszły. I no. Ogólnie. To ja proponuję, żeby teraz zrobić oblocik i Na pewno. spróbować podpiąć te wagony tamte. Może manewry? Tak. Oj, nie to, to zostawiamy.
możemy. Może ja wyjdę, bo ja będę na zewnątrz, co? Dobra, to ty mnie tam poprowadzisz. Oświetlenie niestety nie jest prawidłowe, ale... Zaraz spróbujemy zrobić, bo oświetlenie było prawidłowe. Czyli tak, tutaj... A ja wiem, co robi. Jak to kliknę, to co mi się włączy. Okej. Okay. Zrobimy tak. Dobra, a to ja ci ustawię przebieg. No możesz jechać na razie. Tak, tam jestem wprost. Dobra. Czyli robimy tak. Hop. Hop. Ruszamy powoli. No. No. Mogę też się pochwalić nową wersją lokomotywy typu LXD2 na wąski tor. Zaraz jeszcze. Która posiada nowe. No jeszcze chyba. A tu w ogóle patrz, że to lokomotywa taka bez sieci trakcyjnej już jedzie. O, no tak, to jest bezprzewodowe, kabel bezprzewodowy. Dobra, możesz stawać, już jechać. Jakby na już pewno, obie są przestawione. Pod wagony możesz jechać. Okej. Okay. Lepiej byłoby te wagony wypchnąć tamtą trójką. No to możemy zaraz spróbować, co? Nie wiem, czy ona da radę przez rozjazdy. No w sumie tak, no dobra. Czekaj, wolniej. Dobra, możesz już puścić. Jechaj i wracamy. Już ten? Jak to? Można jechać. Z powrotem? Podobnie. Tak. Okej. Okay. A nie w tą stronę, w tą stronę chcemy jechać. Więcej mocy trzeba już dać, żeby on ruszył z miejsca. Ale dobra, daję radę. Bardzo dobrze ciągnie. Więcej. Kurde, więcej, no. O, poszło. Trzeba trochę jeść, po prostu nabrać tego pędu. Dobra, a te drzwi otwarte w ogóle zostały, dlatego też może nie chciał ruszyć. Nie, zahaczały. Może właśnie ten możliwy. Bo na rozjazdach problem trochę ma. Daję przeciągnąć, ale daję radę. Daj, jeszcze, bo dopiero z rozjazdami pierwszymi jesteś. Już zamykam ci drzwi, żeby nie przeszkadzały, chociaż... Dobra, dał radę. Stój! Jeszcze kawałek, jeszcze. Ale w sensie, żeby z mocy... Oj, nie to. Mylą mi się przyciski na klawiaturze. Nie patrzę na klawiaturę, tylko klikam. Dawaj, jeszcze, bo jeszcze mi nie minąłeś ostatnim wózkiem. Poczekaj sekundkę... Dobra, możesz jechać już w drugą stronę. Hamuj i zmień, po prostu zmień stronę jazdy i dawaj. Perony. Ale stabilnie jeździ. Są stare tory jeszcze. Ale jakoś dobrze jedzie. A u mnie zostałeś tam za semaforem. Jak to? Normalnie, dziewiątka tam stoi, a wagony się toczą. Szkoda, że ty u siebie nie nagrywasz. Ciekawie by to wyglądało. No już. Ale na przykład jak podejdę do ciebie, to się przeteleportowałeś właśnie. Oj, tu chyba dwa wagony nie będę mógł wsiąść. Prawnie. Oj, to będzie dobrze. Oj, dobra, wystarczy. No dobra, to wsiadaj do tej klasy drugiej. Pojedziemy się wykoleić na końcu torów. Maksymalną prędkością. Czekaj, zajmę miejsce siedzące. Można jechać. Dobra. On tu teraz z miejsca da radę ruszyć tym. Bo jest rozpędem. Piątka do tyłu i do przodu. Więcej mocy. Powinien być jakiś wskaźnik tego, ile mu mocy zadaje.
tak to trochę słabo widać. W kabinie. Gdzie? Jakby przybliżyć na pierwszą kamerę. A gdzie on jest ten wskaźnik? Jakby masz ten taki display. Nie widzę. Czekaj. On tam coś działa. A nie, nie ma, usunąłem go, zapomniałem. Dobra. Dobra, czy teraz będziemy się zdążymy się rozpędzić do 50 przed końcem torów? Chyba nie. Ale 40? Kurde, ale tak stabilnie jedzie, że chciałbyś jakiś większy świat zbudować z tego. 40 będzie? Wiedział. O nie, się wykoleił już wagon pierwszy. Nie. Tak, miał wózek. Dobra. Super maszyny. Dzięki. Super maszyny, szkoda, że tak mało torów tutaj tylko jest. Jakiś ładny tester, nie być. No ale maszyny są konkretne. Dziękuję. Mam nadzieję, że... trzeba posiedzieć trochę czasu, żeby... No. Jeszcze będzie jakaś okazja na jakimś fajniejszym świecie, jakieś porobić traski. Tam widziałem, że niektórzy już naprawdę niezłe robią światy. Jakby zgodzili się udostępnić albo dać możliwość albo zagrać, to... To naprawdę będzie super. Konkretne składy. No. A tutaj na razie, jak widać, pokazać, to jest średnio. Jeszcze mogę pokazać ten. Platformy kolejowe. Jednoczłonowe i dwuczłonowe na kontenery. Kontenerów nie będę spałać, ale też się da się je wstawić. No fajnie, fajnie. To ten, można jakieś lekkie pociągi robić, nawet z pustymi jeździć. Po prostu będzie pociąg jechał, tak, fajnie tak. Wyglądał, ale nie będzie mocno gry obciążał. Cargo. Nie, ale jakieś właśnie coś cargo zrobić. ET-22, kurde, może bym zrobił teraz, skoro są te fajne bomby, to teraz można coś pokombinować. No. Na byka jakiegoś cargo, no bo to jednak do tych... To jest plan. Linii najlepsza chyba lokomotywa. No Gagarina już mam, ale go trzeba by zupgrade'ować na te nowe elementy. Albo zbudować go całkiem od nowa, bo już trochę nieaktualny. On jest w dobrej skali, ale po prostu ma stare elementy detali. A ja po prostu mogę podrobić. Chwalę się jeszcze taką najnowszą nowinką, też niedawno. LX-D2. O nie, nie ma. O nie, nie ma moda. No to trudno, no. O no. Dobra. Fajna lokomotywa, naprawdę. Super, że taka zrobiona została. Wagony też na szóstkę. Z tymi modami to w ogóle tak fajnie się gra, że zupełnie inny teraz jest gameplay niż jeszcze te parę lat temu. Ta gra tak teraz zyskuje, no w przeciągu ostatnich kilku lat, jak pamiętam, jak zaczynało się budować te kolejki takie realistyczne, jak to tak zupełnie inaczej to wyglądało. Zresztą wystarczy spojrzeć na jakieś starsze moje filmy, to wtedy od razu widać, że zupełnie inne możliwości wtedy były. Ale trochę to też idzie ten ogólnie, że do przodu wszystko. No. Zarówno umiejętności graczy, jak i umiejętności moderów tworzących nowe zasoby. No to już nieco to kiedyś. Jeszcze mogę pokazać. No stoję już, nie, jednak nie pokażę, bo nie ma moda. No dobra. No tak już nie mam moda. Dobra. Ja będę niestety kończył w tym momencie, bo już nagrywka trwa wystarczająco długo. Dawno nic nie wrzucałem, także taka rekompensata mała. Trzymajcie się. No, mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze w tym składzie. Może jakaś transmisja na żywo będzie, zobaczymy. Będę informował na Discordzie, zapraszam na Discorda, zapraszam na mojego Instagrama, linki w opisie i na stronie kanału. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć, pa, pa.